Jedną z pierwszych rzeczy, które odebrała nam wojna, były nasze zapasy zasobów. Straciliśmy kamień, drewno i narzędzia. Zostały ukradzione przez okrutne wieprze, niedbające o prostych ludzi. Zanim zaczniemy poważnie myśleć o odbudowie opactwa, musimy założyć kamieniołom, w którym zaczniemy znowu pozyskiwać cenne surowce. Zanim zaczniemy poważnie myśleć o odbudowie opactwa, musimy koniecznie założyć kamieniołom, który będzie dostarczał kamienia do wzniesienia budowli. No, dzień dobry wszystkim, z tej strony Paweł. Otóż, wiecie co, zrezygnowałem z kampanii militarnej z tego powodu, że przyznaję się, nie przejdę jej. Może na upartego bym przeszedł, ale po prostu nie chcę, nie podoba mi się w ogóle ten tryb kampanii. Może kampania ekonomiczna mi się spodoba. Chciałem w nią zagrać, bo wiecznie tylko wojny, tuczenie się i takie tam pierdoły i chciałem spróbować, jak to by było zagrać w spokojnym trybie. Miejmy nadzieję, że mi się to spodoba. Pierwszy raz w to gram. Mam zgromadzić 160 kamienia i 800 drewna. Zobaczymy, jak to wyjdzie, tylko jeszcze będę musiał ściszyć delikatnie tą grę, bo mi tak wali po uszach, że to jest szok. Chyba, że ściągnę najwyżej słuchawki. Nie no, muszę kupić słuchawki, bo to jest problem. Mam takie słuchawki od telefonu, bo moje takie duże komputerowe się zepsuły. Zbuduj skład, panie. I niestety nie mogę na nich słuchać nic, bo jest totalna lipa. Dobra, mam stawić... Nie, co mam zrobić? Ustaw swój skład. Czyli tutaj mnie nikt nie zaatakuje, tylko mam czas i spokojną grę. Coś dla mnie. Zbuduj spichlerz, panie. Wiecznie tylko... Panie, wyrażony przez Lady Katarzynę zamiar odbudowania opactwa jest zaiste szlachetny, jednakże należy spodziewać się w związku z nim wielu problemów w nadchodzących dniach. W każdym razie teraz najważniejsze jest szybkie działanie, jako że powinniśmy sprowadzić tu drewno i kamienie jeszcze przed przybyciem rzemieślników. Dobra, szałas. Szałas mi się przyda. Apteka, dobra, to zaraz. Gdzie to jest? Drwali muszę zrobić. Zbuduję najwyżej 4 chatki drwala. Nie można tu tego zbudować. Co to jest? Jakieś wichury? Nie mam żadnego pojęcia, co to jest. Ale to chyba trzeba aptekę wybudować. Wnoszę takie wrażenie. No ale taki moim zdaniem spokojny tryb. Coś takiego, panie, dla mnie. W tym miejscu znajdują się bogate złoża odpowiedniego kamienia. Lecz zapewne będziemy musieli pozbyć się części roślinności, zanim zaczniemy go wydobywać. No dobra, ale ja nie mam jeszcze drewna, żeby to zrobić. Dopiero ci drwale muszą tu przyjść. Mam w ogóle tyle ludzi, czy nie? Oni tak właśnie powoli idą. Ale zaraz się okaże, jaki mam limit czasowy. 35 dni. Oj, nie za wiele. Ale zobaczymy. O, jak tutaj walą w to drzewo. O, przewróciło się. Gwizdają sobie. Jest dobrze. O, ta muzyczka jest fajna. Nie mogę grać. I zadowolony jestem. Po co się denerwować? Gra ma sprawiać przyjemność, moi drodzy. Mamy już prawie jedzenia, panie. Czemu? No to musicie zrobić to jedzenie. Dobra, drewna trochę jest. No tutaj wybudujemy. Tutaj. Muszę to wyrąbać. I jeszcze trzeba zrobić te jabłuszka. Widziałem, tutaj się zmieni, nie mam drewna. Ale dobra, teraz ci drwale idą tu. Oni wszyscy tacy sami są, długie włosy mają. Ale kiedyś, kurczę, rolników takich właśnie prostych chłopów tępili. Najgorzej mieli, chociaż teraz też nie za ciekawie mają, słyszałem. Że niby czasy się skończyły, ale w większości rolników nie stać na kupno nowych traktorów lub tam... Panie, znajdujemy się w wysokich górach, w których niedźwiedzie żyją na wolności. Jeśli nasi chłopi mają spokojnie pracować, musimy zapewnić im ochronę przed niedźwiedziami. No dobra.
obronę. Brakuje chłopów, panie. No właśnie, jeżeli chłopi mają pracować, to ja muszę mieć tych chłopów. To się okaże. Tutaj postawisz sobie kamień. Buduję kilku chłopów. Brakuje rekrutów. Ale nie mam jeszcze, żeby ich wyprodukować, więc to też mi trochę zajmie. Jeżeli będziecie zainteresowani trybem ekonomicznym, chociaż nie, raz w tygodniu, jak będę wrzucał taki odcinek, to albo raz, sorry, raz w miesiącu, to może ktoś obejrzy, może nie, to zależy wyłącznie od was, kto będzie chciał. Ja będę sobie spokojnie w to grał. Mam już dość denerwowania się na tych misjach, z którymi mam problemy wieczne. Ostatnio nagrywałem misję przez godzinę z twierdzy HD, gdzie musiałem jebniętą popularność bić, no przed chwilą ją nagrywałem, gdzie musiałem popularność bić na 75 religii, miałem 74 po 45 minutach, a później znów spadła i cały czas. Ciężko chorują, panie. No wiem, czekajcie, zaraz ten, zrobię aptekę. I ten, i wszystko się zrąbało. Witaj, panie. Dzieci niedźwiedzie. Nie widzę tych ludzików, znaczy tych zwierzątek. Tutaj się wybuduje zaraz tą aptekę. Czynną 2-4, tylko na te drewno trzeba czekać, nie? A tym drewnem to widzę, że problemy są jakieś. Apteka droga, poza tym niewiele nimi zostało. 32 dni, 6 godzin. Drewna trochę mam, ale kamienia to zero. Więc szybciutko. Zastanawiam się, gdzie to położyć. Może tu. Chyba tu. Bo tu będzie chyba ok. O. Wstępne kwatery. Mogą przychodzić. Drewna by się więcej przydało. Zaraz zrobię więcej chatek, drwali. Jeszcze jeden. Nie można tu tego zbudować. Znów pada deszcz, panie. Znów pierwszy raz pada deszcz. Więc o co chodzi? Gdzie mam jeszcze miejsce? Może tu? No tutaj cienko. Miejsc nie ma na to. Ale tu są. Witaj, panie. Zwalcza choroby. Dobra. Ludzie opuszczają zamek. A czemu? Lud nie jest tobą zachwycony, panie. Ty, no ale co ja poradzę, że pada deszcz? Brakuje chłopów, panie. To nie jest moja wina. Dobra, dobra. Piękny dzień, wasza wysokość. Jeny no. Ludzie. A może by tak konno? Wściekłe niedźwiedzie odstraszają chłopów, panie. Gdzie one są? No gdzie te niedźwiadki? To niedźwiedź, panie. Chłopi błagają nas o wysłanie oddziałów, które broniłyby ich przed zwierzętami. Ale w którym miejscu? Jakbyście mi zaznaczyli na mapie. Świetnie. Znowu ruszamy. Tutaj? Na nogi, chłopcy! Jakbym wiedział, gdzie ten niedźwiadek wasz jest. O, jest, tu. Panie? Co tam? Będę miał minus 25 popularności przez cały czas, dopóki nie zabiję tego niedźwiedzia, rozumiem. Czyli takie utrudnienie naturalne, coś takiego fajnego. Dobra, kamień jest troszeczkę. Dobra, nawet jest. Idziemy zabić tego niedźwiedzia. Cześć, szefie. Witam. Roznieść ich na widłach! Tak, żeby on was czasem nie rozwiózł. Na to? Co? Wszyscy zbiórka przy władcy jest atakowany. Do zamku przybywają nowi ludzie. Jesteśmy atakowani. Niedźwiedź sieje zamęt w wiosce. Cześć, szefie.
I co, zabili go? Mój panie? Ale on zabił dwie osoby. Znowu idziem. Idziem. Nigdy wcześniej nie byłem na murach. No to będziesz. Od dzisiaj. Witaj, panie. Drwali, znaczy drewna mamy dosyć sporo. Co drewno się nie obawiam. Wybuduję sobie jeszcze jeden kamień. Kamieniołom, przepraszam. I zaraz powinno to wszystko działać. O, tyle. Jeszcze jeden domek. Żeby ludzie mi przychodzili. Nie można tu tego zbudować. A dlaczego? Wszystkiego mi tu zabraniają, dobra. Jedzenia mam nawet sporo. I zachęcam was do takiej gry, bo wiele osób, pamiętam, że jak kiedyś ja w ogóle nie grałem w nie kampanie ekonomiczne. Budować. W ogóle w to nie grałem, nie wiem dlaczego, a to jest dosyć fajne i mam zamiar nagrać sobie to. Chociażby nawet nie ze względu na nie wiem, na jakieś tam odcinki albo coś w tym stylu, ale fajnie, fajnie poza tym się w to gra. Tak się, ja lubię się w to czuć, że własne takie miasteczko mam. Tak samo jak kiedyś miałem zamiar w Simsy zagrać. Namawiali mnie ludzie do tego. Ale Simsy to już jest co innego, no tam nie wezmę dzidy i nie zabiję nikogo, nie? Kiedyś budowałem zamek w Simsach, ale to był wielki cyrk. Ludzie cierpią katusze od chorób, panie. To okropne. Gdzie? Lud nie jest tobą zachwycony, panie. No ja. Przecież tutaj jestem znachorok. Znachorok, czy jak on się nazywa? Znachorolog. Gdzieś tu powinien być. No ale... Gdzie ten jest? Ludzie opuszczają zamek. No ale to nie moja wina. To już nie możecie tak na mnie zwalać wszystkiego. Drewno idzie i kamień. Niedługo skończymy tą misję. I tutaj odbudujemy coś. Zobaczymy, jak to będzie wszystko działało. A, bo tu jest coś. Tutaj musi też to uleczyć. Witaj, panie. Bob. Bob! Każdy widzę, że ma inne imiona. Big Jim. A zobaczymy inne, jak się nazywa. O, Tini. Sebastian. Cass jakiś. Mike. George chyba, jeżeli dobrze to mówię. Wymawiam. Nathan? Nie wiem. Will. Billy. Nie, no fajne, każdy ma inne imię. Drwale też. Znaczy inne, no. Mogą się powtarzać, no ale nie jest. Robotnik, nie? Jakieś urozmaicenie tego. Dobra. Ludzie opuszczają zamek. No Jezus, ale to nie jest. Ty gdzie cholero ty? Weź mam już pracę. Chłopów, panie. Co tam? Nigdy wcześniej nie byłam na murach. No muszę zobaczyć, gdzie to jest baba. Która to jest? A to ta. Mój panie, przebierać żywo nogami. O, rozkazy. Ale... Nóg nie czuję. Przecież tylko stoisz, ladacznico. No jasne. Co proszę? Mamy szerzej stanąć? Kurwa, kto to jeździ mi jakimś... Nie wiadomo czymś, jakoś ciężarem. Pojechało to cholerstwo. Teraz jak poblokowali większość dróg, to jeżdżą tymi ciężarówkami wszędzie. Przecież tak? Ja nie wiem, dlaczego ludzie się denerwują na te osoby, które jeżdżą ciężarowami. Przecież one jedzenie wam przywożą do sklepu. Nigdy wcześniej nie byłem na murach. Dobra. Ile mamy? O, mamy już prawie wszystko, tylko drewno. Jeszcze troszeczkę drewna i gotowa! Misja ekonomiczna number one. Ciekawe, ile ich jest. Mam nadzieję, że dużo, żebym mógł sobie w co pograć. Przestawię tą wodę. Taką osadę mam, taką wybudowaną. W górach. Osadnictwo. Ciekawe, jak to tu wygląda. Ciekawe, czy jakbym wkleił muzykę z twierdzy 3 do twierdzy Krzyżowiec, to też by leciała. Muszę spróbować. Jestem ciekawy, czy to będzie działało. Czy tutaj ten skład jest taki jakby nieograniczony? Może tu być kamienia... Może być ilość kamienia, która w ogóle się nie kończy?
ucieka. Dobra. Chyba to już koniec. No. Jeszcze tylko 3 drewna i skończyliśmy tą misję. Moim zdaniem bardzo fajna, przyjemna. No i zobaczymy, jaka będzie następna. A ja ją dodam może za tydzień lub dwa. Zobaczymy, czy wam się to spodoba. Czy ktoś będzie w ogóle chciał oglądać kampanię ekonomiczną, ale nie martwcie się. Jak będą nawet 3-4 osoby, to tak czy siak będę wrzucał, bo chcę przejść wszystkie. Mam taką oczywiście nadzieję. No i co? Trzymajcie się, na razie, cześć!